jest bardzo wytrzymały w podstawowej. To jest jeden z tych elementów jego gry, który bez wątpienia będzie teraz potrzebny. Póki co, panowie, to wygląda dość łatwo dla Rirazi, to prowadzenie, potem te ciosy i teraz pięcie za plecy. Tak, dwie nogi już pięte i fantastycznie też pracuje nad tym, aby utrzymać pozycję w parterze. Tutaj ta klamra zapięta w okolicy barku, presja na głowę, aby właśnie obniżyć pozycję Filipa Stawego, aby nie pozwolić mu powrócić na nogi właśnie. Za momencik być może polowanie na duszenie za plecy, również w wykonaniu Wiktora Peszty. Sześć poddań na koncie zawodnika z Czech. I tak jest, robi to, jest chyba po pojedynku. Pięta, koniec, koniec. Dla niego łatwe starcie. Przed, obalił, pobił.